Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, witam w Far Cry 4. To jest drzewko umiejętności Ajaya Gaila, czy tam Gaila, Gala, cholera wie. Nie, ale serio, obczaiłem sobie to, bo już mnie to zaczęło naprawdę denerwować, czemu jeszcze nie mogę mieć serii zabójstw, czy eliminacji w całej jednej długiej serii. Muszę kończyć Creative Films Wyścig 1, weź udział, nawet nie muszę wygrać właśnie, tylko wziąć udział w jednym zadaniu z serii. Kurde, a ja myślałem, że mnie fabuła trzyma. No ale faktycznie, też w pewnych momentach tak jest rzeczywiście. Na przykład tutaj misję Longinusa trzeba wykonać. O, i tam w dzwony w Shangri-La dzwonić właśnie, klucz do północy. Ale akurat w tym miejscu, na którym mi zależy, tylko wyścig. Dobra, mamy tutaj jakiś akurat? Nie. Ale jakieś inne miejsce na mapie na pewno znajdę, gdzie taki wyścig będę mógł odbyć. Tu niestety nie, tu też nie. No moment, ta flaga, no. Mógłbym domniemać, że to jest właśnie wyścig, ale nie, tam była inna flaga. Taka w biało-czarną kratę. Nie, nie. Tu też nie. No oczywiście ta forteca Nur jeszcze zostanie zdobyta w tym odcinku, spokojnie. Tutaj mamy, na samiuszkim początku. W Banapurze aż. No dobra, lecimy tam. Weźmiemy udział w wyścigu i później zobaczymy, czy Nur będzie w stanie coś poradzić na moją serię eliminacji. W tą stronę. O, moment, czyżby jakaś gadka, jakieś odniesienie do jeszcze pierwszej zupełnie misji? To do nich, rozumiem, wieść gminna nie dochodzi. Nie wiedzą, co jest grane. O, cześć Badra. Ale bardzo ładna grafika, serio. Taki mural. Nie, dobra, tutaj, tak? Dobra, mam nadzieję, że już po tym, po samym faktycznym wzięciu udziału już będzie dobrze. Yes, hello, hello, hello. Sharma Salsa, founder, CEO. Jedno i drugie lubię, i Sharma, i Salsę. A, to my się będziemy teraz ścigać w jakimś... Co? Co ona mnie w rękę pocałowała? Okej, nie chcę wiedzieć, co się u niej, chciałem powiedzieć, w spodniach ukrywa, ale nie, to żadne spodnie. Nawet niezła gira. Ale jednak ruchy takie, jakby jednak coś tam innego miało się między nogami ukrywać. A, pamiętam, taki dla dorosłych, przemysł filmowy, kiracki. Go, bro. This is where the audience is. Flying off cliffs, quadding rivers, enduring epic wipeouts. Aha, czyli wyczyny kaskaderskie wykonywane przez amatorów, tak? All I need you to do. To cię teraz interesuje. Dobra, nie ma problemu, tylko serio odblokujcie mi już tą serię eliminacji. Punktów mam na pewno wystarczającą ilość. Final product. And then watch the money roll in. I guess. Yeah, sure. You're going to be a star. Dobra, dostępne są teraz aktywności Creative Films. Dobra, czyli gdzieś tutaj wyścig miał być. Podobno. No już myślałem, że właśnie biorę w nim udział teraz. Okazuje się, że nie. To gdzie to jest? Dobra, kit, mapa jeszcze raz. Nie przeżycie, wyścig. Tutaj, kurde to... Dobra, nieważne. Ale kurczę, byłem w tym miejscu, gdzie ja byłem. Dobra, ale już po kolei. Podejrzewam, że pierwszy wyścig, jaki w ogóle bym rozegrał, to byłby właśnie ten. Więc dobra, szybka podróż raz jeszcze. I oby to faktycznie poskutkowało teraz. Jeden wyścig i odblokowanie umiejętności, później forteca Nur. Taki jest plan. Tutaj, tak? Dobra, minuta i 5 sekund. Najlepszy czas, jaki mógłbym osiągnąć. Taki najlepszy dla mnie, bo najwyższa nagroda. Dobra, raz, dwa, raz, dwa, dawaj, 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 czas już leci. O kurczę, wymyślę bardzo checkpointy. A kury mogę przejeżdżać, bo teraz stoję na drodze. Nie, dobra, dobra, ale już dobrze, że przynajmniej wystartowałem, trzymając lewą gałkę wychyloną do przodu, a nie wciśnięty prawy spust, bo bym zaczął od granatnika.
Ale dobra, minuta 5 sekund. Ale i tak mam podobno tylko wziąć udział, więc no... Może nawet ten brązowy medal wystarczy. Gdzie? Jak tutaj? Uła. Dobra, tam już straciłem cenną sekundę, albo i dwie nawet. Oby już takie delikatne błędy się nie powtórzyły, ani tym bardziej większe. No bo tak szczerze patrzę, no prójemy raczej na rekord chyba. No jeżeli tu gdzieś nie wypadnę teraz za dziecko, no to może nawet złoto. No nie chcę krakać, nie chcę krakać. Ale jest nieźle, jest nieźle, jest nieźle. No. Tak jest. 2,5 sekundy zapasu. No chyba, że mnie w konia zrobią. No. I o to chodzi. Wyjdź. Wyjdź szybko z tego, wyjdź. Jak najszybciej. Bo teraz będę mógł sprawdzić, czy faktycznie się udało, czy nie. I wreszcie upragniona seria eliminacji, o której się, kurczę... Ktoś po prostu domagałem. Nawet myślałem już, że ją mam. I niesłusznie akurat w tamtym jednym momencie, w jednym z odcinków wyzwałem Ubisoft, że seria eliminacji mi nie działa. Moment... No właśnie, o, już myślałem, że jestem uwięziony w tym ekranie, że będę musiał zaakceptować jeszcze raz. Na szczęście nie. Dobra, sprawdzamy. Uwaga. No tak jest. Eliminacja pojazd. Zrównaj się z wrogim pojazdem, naciśnij R3. Dobrze, spoko. Za jeden punkt, tutaj za trzy. Ło, ale dużo, ale dużo. Kurde, ja mam 25 tych punktów. No teraz 22. Nie, ale okej, to ja by sobie później poodblokowuję to. Jakoś. A tymczasem... No, Forteca Nur czeka. Dobra, no to znowu szybką podróż, no bo sorry, ale... Po znanych mi terenach nie będę się poruszał. Tutaj już, stąd mogę sobie dziwiczo wystartować, ale chyba, że stąd bardziej. Lotnisko... Czy... A, już kit. Z terenu ćwiczeń wystartujmy. No, mam nadzieję, że dobrze wybrałem, że topografia terenu mnie teraz nie zabije. Gdzie to? Gdzieś tu? Amita! A gdzie Sabal? Też by się przydał. Nie, ale dobra, to jest jeszcze Yogi Regi, jakby co? Longinus też jest jeszcze. No. A dobra, to kiedy indziej. Nur, obiecałem i tak zrobimy. Powiadasz, jesteś... Gdzie? Tam, dobra. Nie tak znowu daleko. Helikoptera nie widziałem niestety, no ale forteca jest osłabiona, więc luz raczej. Ale moment, tu jest lotnia. Czy lotnia mi jakoś tam pomoże się dostać? Chyba nie, ale skorzystajmy. Czemu nie wiewiórka? No bo na wiewiórce się chyba delikatnie szybciej spada po prostu. To jednak rozpiętość skrzydeł jest większa, zdecydowanie, więc i opadanie powinno być mniejsze. No kurde, w drugą stronę akurat. Akurat tutaj, gdzie ja już nie lecę, oszy. Dobra, ci ale żyje. Szybko, kurczę, na pomoc. Złotemu szlakowi, no bo oni oczywiście nie potrafią sobie dać sami radę. No tylko na chwilę się oddaliłem dosłownie. Na chwileczkę, na momencik i już jest przerąbane. Dobra, zabijaj wrogów i odeprzyj... O kurde! Pojawiających się znikąd przeciwników. Ubisoft, brawo! Bravissimo, normalnie pięknie. Oj, teraz moja celność była równie piękna jak wasze kodowanie. Dobra, oni są już z każdej strony. No to pora na najwyższe, na granatki. Jako najlepsze narzędzie do siania przypału zbiorowego. Wielobójstwo rozsiewane mu, kurczę, w ilościach dużych. Oj, ale tutaj niestety nie. Oj, kurczę, przeładować. Nie, ale mają zeza! Tak, bo już widziałem. Ale gdzieś tutaj jeszcze bliżej ktoś był.
Nasi też strzelają, oczywiście nie pozostają im dłużni, no kurde. I bardzo dobrze. Tu jestem. Byłeś, sorry. No tam w krzakach się chowają, no. Przyznano dużą liczbę punktów doświadczenia. Czyżby jakiś kolejny punkt? No a ci się już zabierają do ucieczki, tak? Szturm się nie udał i nogi za pas. Aha. Klasyczna praktyka dla tchórzy. Dobra, już trudno, uleczmy się. Jeszcze raz, cholera, będę musiał wyznaczyć sobie ten waypoint. Dobra. I tym razem już naprawdę nie bierzemy lotni, bo jej raz, że nie ma, a dwa, co? Nie, nie, no, atak zwierząt, nie, no dalej, dadzą sobie radę. Mi dajcie spokój, ja tu mam inne zajęcia teraz. No dobra, spokojnie, ale wiewiórka fajnie byłaby się włączyła. No, dobra. Czy tam był ciężko zbrojny żołnierz? Dobra, jak bardzo chcą, to mogę się odwrócić do nich. Nie widzę problemu. Nie wiem skąd strzelają. A tam się ktoś kręci. Ciężko zbrojny. Tutaj na szczęście lekki piechur tylko. Na zniszczenie samochodu? A właśnie, nie, sorry, nie zniszczę samochodu, bo to jest wrak już chyba. O, 240. I tak nieźle. Nur. Cały czas. Daleko stąd. Ale już coraz bliżej. Dwie apteczki będę miał, jeżeli teraz się uleczę. Więc jeszcze troszeczkę się wstrzymam z tym wszystkim. Ej, moi żołnierze? Potrzebujecie pomocy? A w ogóle, ej, serio, moglibyście mi pomóc? Nie? Ale z was świnie. Nie, dobra, kit, uleczę się. Bo mnie czerwone miganie denerwuje. I ja jeszcze zakładnicy, tak? Op. Normalnie piechol the savior. Zbawiciel taki ze mnie, delikatnie. Lokalny Jezus. Dobra, rozwiążmy go. Bo nie podejrzewam, że chodzi o krzyżówkę, żeby ją rozwiązać teraz. Dobra, weź tego kałacha i idź się do swoich przyłączyć. Chyba, że jesteś totalnym pacyfistą, to wtedy idź się schować ze swoją rodziną i ciesz się każdą chwilą wolności. Ach, dobra, tam już byliśmy. Ale przy... Ej, czy widziałem? Może przypadkiem teraz... Oj, po pierwsze plakat. Bo Nur już nie żyje, więc nie ma co jej marketingu robić. A dwa, czy tutaj przypadkiem nie widziałem brzęczyka gdzieś? Nie, przywidziało mi się chyba. Tam na dole! Dole dobrze się składa. No nie, 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 proszę nie rób tego! Uff, kurde, idioto. Rabbi Ray Rana. Aby wykonać zadanie z serii Centrum Propagandowe. Nie. Teraz się bawimy w wiewiórkę. No o. Uff, dobrze. Ale niezłe umiejscowienie bazy, tak w sumie. No ale widzę, znowu zanosi się na frontalny atak z mojej strony. Bo już bardziej frontalnie niż podlecieć pod główne drzwi to się po prostu nie da. Albo może tutaj w lasku, bo tam widziałem snajpera. Dobra, ląduj, 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 ląduj. Jak zostały dwa alarmy? To jakiś się wyłączył? Miałem tyle szczęścia przypadkiem? Dobra, zaraz się namierzę. No, tak jest. Dobra, jeden snajper martwy. To może teraz od razu już w ten sposób. Ej, moment, czy tam jest? Kurczę, no myli mi się jeszcze klawiszologia czasami. Czy tutaj, kurczę, jest otwarte? Łeo to wbijać! Ej, gdzie są moje spływy do wynajęcia? Nie mam żetonów? Ej. Kurde, niedobrze. Dobra, ale trudno. To wbijamy po cichu. No, osłabiona obrona to jedno, ale jeden snajper to chyba no, nie jest wszystko, prawda? Dobra, dawaj tutaj. Przetestowałbym z chęcią serię eliminacji. Dobra, może aparat na początek? Oczywiście, wszystko Wokulski. Okej, okay, ciężko zbrojny plus zwykły. Na balkoniku nie wygląda na to, żeby ktoś był. Dobra, ale właśnie, tam ktoś może być, ewentualnie na górze. Jeszcze dwa alarmy tylko, no jak na fortecę to naprawdę kiepsko. Cała taka wielka forteca i tylko dwa alarmy. Na całym obszarze. O, coś mi tu śmierdzi. No i nie ma tu nikogo. To faktycznie bardzo są osłabione teraz szeregi żołnierzy tutaj.
w tym miejscu. Dobra, jeszcze. A, fuck. Dobra, trudno. Nic się nie stało, Andrzej. Ważne, że jeszcze żyjesz. Dobra, serio, trzech żołnierzy. Jest i czwarty. I tam chyba nawet piątego widziałem, ale dobra, to spokojnie, zanim oni. To po kolei. Wszystko strzała mi w głowę, w miarę możliwości oczywiście. No, Kurde, akurat musi się odwracać i iść, no. Strzeliłbym przez dechy. Ej, właśnie, mam przynętę? Pewnie, że mam. Dobra, czy jakieś zwierzę się zainteresuje? Wilk? Niedźwiedź? Yeti? Chupacabra? O, jest pan ciężko zbrojny. Nie wiem, jakie zwierzę przyleciało. Mnie wspomóc, no ale niech przyjdzie jeszcze jedno. Miodożer! No nieźle. Nie, dobra. Ale przynajmniej teraz już wiem, ile to jest żołnierzy. Ej, dobra, tego najpierw może. Ale strzał w głowę musi być. Dobra. Nie pokapowali się, co jest grane. To może jeszcze jedną, ostatnią przynętkę. I później, jeżeli pozostają granaty i koktajle Mołotowa i inne rzeczy do miotania. O, ej, a ty skąd się przypłąkałeś? O kurde, niedobrze. Ale nie zauważył mnie. Choć wie bardzo dobrze, że do niego pruje teraz. Ej, czy tu się jakiś koleś nie będzie przypadkiem po drabince wspinał? Ej, dobra, tu się mogę przemieścić. Tu mam jeszcze lepszą widoczność na nich wszystkich. Ale też właśnie, wewnątrz może być ich jeszcze pełno. Ej, dobra, ten alarm jest rozwalony, ale jak? Dobra, kit, pozostały dwa jeszcze. No nie, no moździerze. To jest dobry pomysł, ale ja lubię odbijać bez alarmów. Więc jeszcze gdzieś jakiś, kurczę, trzeba dorwać. No bo jak tego tutaj tak po prostu zastrzelę, to na pewno jakiś alarm się wznieci, ale... Oj, niedobrze. Nie. Cholera dobra. A walić to. Gdzie tam tak daleko? To praktycznie pod moje nogi trzeba teraz strzelić. Ej, nie, tu jest jeszcze jeden żołnierz. To może tego najpierw zabijmy. Niech się tam nie plącze. No i może już tutaj wystarczy. Ostrza z moździerza, no będą to brali jako friendly fire, mam nadzieję. Ale mało punktów wpada. No, 450, które tam wpadło przed sekundą, no to już jest lepsze rozwiązanie. Dobra, jeszcze jeden ostatni. Ale co, ten nie dostał? Schował się. Raz, dobra. To trzeba się nim zająć, no nie chcę za tego robić snajperką zaraz. Dobra, dostałeś? No! I to rozumiem. Ktoś jeszcze? Tutaj tylko zwłoki z grubsza. Dobra, ostatni strzał. Reszta się pochowała niestety. No ale gdzieś tam na dole właśnie. Ja tu się mogę pokręcić. O, no ej, całkiem fajne miejsce, malownicze. Jak ta skrzynka z amunicją. Oczywiście też wielce przydatna. Okej, dobra. Stay alert! We don't know what's out here. No, pewnie, że nie wiadomo. Dobra, jeden. Jest i drugi. Dobra, i to może być już, kurczę, cała obstawa tego rewiru. Więc może tak. Ten alarm rozwalić. I ten też. No nie mogę, tak? Muszę frontalnie. To jeżeli tak, to muszę przejść na drugą stronę. Dobra, żeby tylko, że teraz w ostatniej fazie mnie nikt nie wypatrzył. Ej, tam jakiś koleś się jeszcze plącze, to jakby co z moździerza go potraktuje zaraz, ale właśnie. Jeszcze spokojnie.
Ale to może bez żadnego wystrzału. Dobra, wszystkie alarmy wyłączone. Może jakaś eliminacja z góry? Dobra, trudno. Niech tylko wychyli łepek. Dobra. I jeszcze pozostaje jeden, ale też mogę zejść na sam dół przecież. Ło kurde! No gdyby nie te dźwięki, które wydobywał z siebie, to bym w ogóle nie strzaił, że to się kręci jakiś koleś. Ale to znaczy, że tamten wcale nie musi być ostatnim, że tu może być jeszcze ktoś. No dobra, to już chciałem sięgnąć tutaj po ten karabin stacjonarny i go rozstrzelać, ale w takim wypadku może snajpa jednak, też ma przecież tłumik. No. I to był ostatni kill przy tej fortecy. Pokaz siły. No faktycznie, no jak się udało bez alarmu. Nie wiem, czy to właśnie za to jest to trofeum. No lej, cała forteca, co prawda osłabiona już, ale odbita. Bez alarmu? Jeszcze lepiej. Dobra, spokojnie. Zajęto Bahadur? Strażnicy wyzwolone, No, i tak dalej, mieliście więcej czasu, żeby to przeczytać niż ja. Tak, teraz przyszli, jest super, kurczę, ja bym spalnął w łepetynę zaraz, no. Dobra, nieważne. No i bardzo dobrze, no. Nie wypada wręcz, żeby coś innego teraz usłyszeć z twoich ust. Niż właśnie to, że jesteś pod wrażeniem. Amita, kurde. To ja wybierając twoje decyzje ostatnio, sprawiłem, że przodujesz w złotym szlaku. Więc tylko i wyłącznie wdzięczność z twojej strony. Tylko i wyłącznie wdzięczność. Nic innego. Nie, ale dobra, tam jeszcze gdzieś na dole powinna być ten. Szafeczka. Można się tym zająć przy okazji. No. Uzupełnimy zapasy. Może coś nowego wpadło jeszcze. Jakieś nowe uzbrojenie, coś do arsenału. Tylko to jest gdzieś głęboko w środku. Albo już tutaj. Tu jest domek. Dobra. Nie mogę cię po prostu rozwiązać, tak? Muszę przyjąć twoją misję. Nie, sorry, to będziesz tutaj klęczeć. Ja idę sobie spać, a ty będziesz klęczeć. Nie, sorry, to jest głupota. Nie można uwolnić i później się zdecydować, czy przyjmujesz misję, czy nie. Ej, gniew pagana tu jeszcze jedzie. Ej, dobra, zróbmy to jeszcze w tym odcinku. Jeżeli nie jest gdzieś daleko. Jeżeli faktycznie się zbliża, a nie oddala. No dobra, spokojnie. Już wszystko jest tutaj acy, cacy. Żaden żołnierz nie zrobi ci krzywdy. Choć w sumie ja za tych ze złotego szlaku to nie ręczę. No, ale już gorsi byliby na pewno ci z Armii Królewskiej. To masz, kurczę, jak w banku. Dobra, a propos banków. Czy bankową gdzieś tutaj jest? Jest, pewnie, że tak. Niech będzie. Podjedziemy tam do niego na kładzie. Co za jakieś krzyki dziwne? Komuś dzieje się krzywda? Bo jeżeli tak, to już jadę na pomoc. Ej, dobra, bo to już jest tutaj praktycznie. Już naprawdę są blisko, dobra. Czy ja się tędy na pewno jakoś przedostanę? No, wierzę, kurczę, w to upada. Że to się uda. A gdzież tam? Gdzieżby znowu, no co ty? Trzeba wjechać na drogę, inaczej się nie da. Okej. Dobra, ale serio, gdzie jest ten konwój? Już dawno, dawno temu powinienem go widzieć. Na minimapie. Oj, dobra. Delikatny poślizg, nic się nie stało. Czemu mnie tak wysadziło? Co jest... sorry. Delikatny unfall. Przydarzyła się gleba. Janon się oddala w drugą stronę. Którędy on jedzie, no? Dobra, czy jeszcze... Nie, no pewnie, że tutaj nie przejdę. Będę się musiał wspinać jeszcze. Co to było? W ogóle nie wiem. Jakiś ptak chyba. Dobra, dawaj na górę. Tylko serio, żwawo, Andrzej, żwawo. Możesz nawet podskakiwać. Nie, i tak to nic nie daje, jest jeszcze wolniej chyba. No,
Tutaj coś jest po prawej, ale to nie o to chodzi zupełnie. Tam gniew pagana się zbliża, tylko czy na pewno... Tak, dobra, przetniemy się koło strażnicy. Nasze drogi się przetną i dojdzie do krwawego starcia. Oczywiście ja mam zamiar to zrobić granatnikiem. Ale to dopiero na końcu, najpierw parę strzałów snajpą, jeżeli uda mi się ich dobrze wypatrzyć. No, dobra, to sobie zaskoczę. No okej, okay, faktycznie, mamy przemieszczający się cel. Lądujmy. No tu już, no padnij, kurde, Andrzej. Ląduj. Ale powoli, nie wierzę. Kiepski z ciebie komandos. Jeszcze gleba przy takim powolnym opadaniu. Dobra, jadą. Zero przygotowania. Po prostu luta. No dobra, kit. Jak oni tak prują już na dzień dobry. To trzeba to zrobić granatnikiem już na samym starcie. No chyba nie ma lepszej broni. No może RPG. Ale no przecież to jest jeszcze boczna do tego. Chodzisz i strzelasz, po prostu. No innymi brońmi robisz to samo, okej, okay, niech ci będzie, ale... Jeżeli chodzi o pojazdy... No to nic, nie przeładowuje się tak szybko i się takiego przypału. Jak właśnie granatniczek. Dobra, cały konwój już, tak? Rozumiem. No, teraz dopiero. Dobra, kochani. Ja w tym miejscu skończę ten odcinek. Więc wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej! Niezły rykoszet poszedł.